Szanowni Państwo, chciałem się podzielić dzisiaj z Państwem pewną refleksją. Rok 1831, 1863 i w końcu 1944. Styczeń, listopad, sierpień to daty powstań, zrywów narodowych, których podłoże, początek, przebieg i koniec wyglądały bardzo podobnie. Geopolityczna samotność, romantyzm ponad rozsądek, brak ludzi, brak broni, a często nawet pomysłu na walkę. Wszystkie te wydarzenia skończyły się tak samo. Przegraliśmy. Porażka sprawiła, że ówczesne idee powstańców trafiły później na podatny grunt różnej maści dyskutantów o większej lub mniejszej wiedzy historycznej. Zdaje się, że te dyskusje nie mają końca. Wiele osób przekonuje, że wtedy zapłaciliśmy zbyt wysoką cenę za te powstania. Na pewno ma trochę w tym racji, bo ginęli ludzie, więc cena była bardzo wysoka. Ale jest jeszcze jeden rachunek, który wystawiła nam historia. Dziś za naszą wschodnią granicą trwa wojna. Brutalna, krwawa, bardzo podobna do tej, z którą przyszło nam się mierzyć ponad 80 lat temu. Tu w Warszawie, tutaj na Pradze. Wielu z nas zadaje sobie pytanie, czy wojna przekroczy granice Polski. To jest uzasadniony strach. Jestem jednak spokojny, bo każdy poważny i odpowiedzialny dowódca, który choć trochę zna historię konfliktów zbrojnych, nawet rosyjski dowódca, a może właśnie szczególnie on, wie o tym, że jakakolwiek agresja czy próba zajęcia naszego terytorium to jest jak ślepy marsz przez wilcze doły. Rok 1831, 63 i w końcu, a może przede wszystkim 44, postawa Polaków w sytuacjach wydawało się beznadziejnych, a jednak postawa niezłomna. Ludzi gotowych na wszystko. Postawa ludzi gotowych oddać swoje zdrowie i swoje życie w imię wolności, w imię tak zwanych wyższych celów. I to jest właśnie ten ponadczasowy rachunek, o którym wspominałem. Rachunek, który wystawiła nam historia. To jest prosty sygnał dla naszych wrogów. Parafrazując słowa klasyka, Polskę można zniszczyć, ale nigdy nie można jej pokonać. Cześć i chwała bohaterom.